Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z panem Marcinem Hagmajerem. Witam panie Marcinie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Marcinie, mamy akurat praktycznie dokładnie rocznicę 80. Krwawej Niedzieli i zbrodni ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Było to 80 lat stosunków Polaków z Ukraińcami. Myślę, że jest to taki okres, który można by podsumować. Czy te relacje rzeczywiście przez te 80 lat się radykalnie zmieniły? Niektórzy twierdzą, że się bardzo poprawiły, inni twierdzą, że tu żadnej poprawy nie było. Ponadto było wiele faktów później, w ciągu tych 80 lat, które nastąpiły po tej rzezi wołyńskiej, czyli po tym ludobójstwie na Polakach. No była między innymi operacja wojskowa Wisła przeprowadzona w 1947 roku, gdzie przesiedlono około 150 tysięcy Ukraińców i Łemków na ziemię odzyskane. No potem były jeszcze różne, że tak powiem, epizody przez te 80 lat, no a w ciągu ostatniego półtora roku no jest bezprzykładny napływ Ukraińców do Polski, a także wspieranie przez rząd warszawski rządu kijowskiego w jego walce z Federacją Rosyjską. Czyli są pewne fakty, było kilka takich ważnych wydarzeń przez te 80 lat, o których myślę, że warto porozmawiać. Ale może zacznijmy od samej rzezi wołyńskiej, bo to jest ta dokładnie 80. rocznica, a potem do kolejnych tematów. Tak, trzeba tutaj uwzględnić wszystko po trochu, o czym pan mówił. Zacznijmy właśnie od rzezi wołyńskiej, która właśnie kilka dni temu, 11 lipca, minęła 80. rocznica tej tak zwanej Krwawej Niedzieli. Trzeba tutaj uwzględnić kilka czynników. Przede wszystkim trzeba odmitologizować kwestię udziału Stefana Bandery w tej zbrodni, dlatego że pamiętajmy, że Stefan Bandera siedział wtedy już w niemieckim obozie jenieckim ze względu na to, że w roku 1941 po ataku Niemiec na ZSRR bez zgody władz Berlina proklamował państwowość tak zwanej samostyjnej Ukrainy, co się nie spodobało władzom III Rzeszy, które miały zupełnie inne koncepcje w stosunku do Ukraińców, używać ich jako mięso armatnie przeciwko Polakom i przeciwko Rosjanom. Natomiast na pewno nie wzmacniając ich do tego stopnia, żeby zagrażali interesom niemieckiej Mitteleuropy. I w tamtym czasie do władz OUNB, powstającej w roku 1942 Ukraińskiej Powstańczej Armii, doszły nowe siły, mające zupełnie inne koncepcje niż sam Bandera, które się na Banderę oczywiście tutaj powoływały i jego kult czciły. Natomiast no, sam Bandera był terrorystą bez wątpienia, agentem niemieckim, który koordynował swoje terrorystyczne działania przeciwko Polsce z władzami tak na początku Republiki Weimarskiej, jak i później III Rzeszy. Natomiast no, sam Bandera nie propagował mordów na ludności polskiej, raczej wysiedlanie tej ludności z tych terenów zajętych przez wojska ukraińskie lub przede wszystkim siłą narzucanie jej obywatelstwa ukraińskiego. Natomiast ci, którzy doszli do władzy, najpierw jego zwolenników wymordowali, tak zwana konferencja, to się nazywało bodajże ustalenia konferencji trzeciej, które nie zostały wdrożone.
Do władzy doszli tacy ludzie jak Dmytro Klaczkiwski, zwany Kłym Sawurem, i przede wszystkim Szuchewycz, dowódca ukraińskiej powstańczej armii, którzy stwierdzili, że bez czystek etnicznych nie da się proklamować niepodległej Ukrainy. Wszystko to było podlane sosem propagandowym, sączonym jako jad przez głównego propagandystę tej formacji, tej idei w ogóle, czyli Dmytro Dancowa. I to te trzy osoby, przede wszystkim Klaczkiwski, czyli Kłym Sawur, Szuchewycz oraz Dmytro Dancow, są odpowiedzialni za masakrę, rzeź Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Natomiast oczywiście nie zdejmujmy odpowiedzialności z bandery za to ludobójstwo. Natomiast no, trzeba tutaj uwzględnić, że no, zarzucanie, dlatego że on był takim organizatorem i ojcem duchownym całych tych wszystkich organizacji, formacji, on do tego doprowadził wcześniej, natomiast sam decyzji nie podjął, to tak jakby zarzucać poprzednikowi generała Bora Komorowskiego, czyli Grotowi Rowockiemu, że był odpowiedzialny za powstanie warszawskie, kiedy on siedział wtedy w obozie koncentracyjnym niemieckim. Odpowiedzialność za powstanie warszawskie, wybuch, spoczywała na Borze Komorowskim. I to tak samo trzeba zwrócić uwagę na postać Kłym Sawura, Szuchewycza i właśnie Dmytro Dancowa. I od tego trzeba zacząć. Cała ta koncepcja była wzorowana na koncepcjach narodowo-socjalistycznych, ale jeszcze bardziej podlanych bluźnierczym, pogańskim, wręcz satanistycznym sosem, o czym wspominał błogosławiony kościoła greko-katolickiego Grzegorz Homyszyn. Ja tu może zacytuję właśnie tę postać, rzadko przypominaną w ostatnich latach. Z jednym ze swoich opracowań Grzegorz, biskup Homyszyn, to był biskup grekokatolicki stanisławowski, opowiadający się za współpracą z Polakami i łacinizacją kościoła grekokatolickiego. To jest bardzo istotne. Nacjonalizm począł u nas przybierać cechy ducha pogańskiego, albowiem wprowadza pogańską etykę nienawiści, nakazuje nienawidzić wszystkich, którzy są innej narodowości. Ów wadliwy, zatruty i szkodliwy nacjonalizm stał się u nas nową religią, jak materializm u bolszewików. Co gorsza, na tle nacjonalizmu ukraińskiego zjawiły się oznaki pewnego rodzaju satanizmu. I to zdanie jest bardzo charakterystyczne dla właśnie Grzegorza Homyszyna, który jako nieliczny z kościoła grekokatolickiego potępiał szowinizm ukraiński i potępiał przede wszystkim, no, co tu dużo mówić, błogosławieństwo cerkwi, czy w zasadzie kościoła grekokatolickiego dla tych zbrodni przeciwko Polakom. Bo trzeba powiedzieć, że zarówno arcybiskup Andrzej Szeptycki, który no, później się go tu charakteryzowało jako tego, który był niewinny, bo nie wiedział, ale przecież odprawił tydzień po krwawej niedzieli 18 lipca mszę dla tych, którzy brali udział po stronie III Rzeszy, dla tych właśnie upowców w wojnie choćby przeciwko Związkowi Radzieckiemu, ale nie tylko, we Lwowie słynna msza 18 lipca, więc i Szeptycki, i Dancow, bezpośrednio Dancow, ale przede wszystkim od strony wojskowej i partyzanckiej, politycznej, to Kłym Sawur i Szuchewycz są odpowiedzialni za te zbrodnie. Czyli te hasła antybanderowskie pojawiające się na różnych demonstracjach związanych z rocznicą rzezi wołyńskiej są trochę nie na miejscu, bo akurat można wiele innych rzeczy mu zarzucić, że był w okresie międzywojennym terrorystą, między innymi zamieszanym w zabójstwo ministra Pierackiego, był agentem Berlina, ale akurat w lipcu
1943 roku po pierwsze był aresztowany i przebywał na terenie Niemiec w obozie, a po drugie nie ma żadnych dowodów na to, że on miał takie poglądy i chciał w ten sposób rozwiązywać sprawę polską na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Dokładnie, to tak jak wspomniałem, zarzucanie mu odpowiedzialności bezpośredniej za rzeź wołyńską jest takim nieporozumieniem, jakby zarzucać Grotowi Roweckiemu odpowiedzialność za powstanie warszawskie, a nie Borowi Komorowskiemu. Wtedy dowódcą OUN UPA był Szuchewycz, a pomysłodawcą tej całej koncepcji zbrodniczej i w końcu tej rzezi był Kłymsawór, czczony przez zarówno Kościół grekokatolicki, jak i Cerkiew prawosławną ukraińską jako święty, co ciekawe, czyli Dmytro Klaczkiewski oraz ideolog główny Dmytro Doncow. Oczywiście, tak jak wspominałem, odpowiedzialność Bandery jest za powstanie tego typu formacji, tego ducha pogańskiego, nacjonalistycznego. Natomiast no, nie można mu zarzucić bezpośredniej odpowiedzialności, no bo on nawet nie mógł tego zrobić, będąc w obozie niemieckim, choćby chciał. Ale nawet w swego czasu w tygodniku Myśl Polska drukowano listy współpracowników Bandery, którzy się sprzeciwiali właśnie tej rzezi Polaków. Właśnie koncepcja jego współpracowników polegała na tym, żeby albo wysiedlić tą ludność, przesiedlić na inne tereny, lub narzucić jej siłą obywatelstwo ukraińskie. Natomiast nie było mowy o czystkach etnicznych. I to trzeba odróżnić, że tutaj doszła do władzy nowa w zasadzie sekta w ramach tej całej formacji, która postanowiła zrobić holokaust Polaków na Kresach południowo-wschodnich. No właśnie. Ukraińcy, nawiązując do ludobójstwa, oni nie używają tutaj oczywiście słowa ludobójstwa, oni to nazywają wojną chłopską, mówią w tej chwili zarówno Żeleński, jak i Duda, prezydenci, o ofiarach Wołynia, nie podając, kto był ofiarą, a kto był tym ludobójcą, mówią, rozmywają w ogóle odpowiedzialność, relatywizują sprawę rzezi i ludobójstwa na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Natomiast z drugiej strony na przykład Związek Ukraińców w Polsce zawsze podkreślał, że skala rzezi na Wołyniu, gdzie na samym Wołyniu zginęło około 100 tysięcy, a może i ponad 100 tysięcy Polaków, jest porównywalna z rzekomymi ofiarami operacji Wisła i że operacja Wisła, zwana przez Ukraińców akcją Wisła, no to w zasadzie równoważy te sprawy, że akcja Wisła była zbrodnią komunistyczną skierowaną przeciwko narodowi ukraińskiemu. Co gorsze, polski IPN częściowo wchodzi w tą narrację, wydają między innymi, tak jak wydają książki o żołnierzach wyklętych, polskich oddziałach podziemia antykomunistycznego, też wydano dwutomowe duże dzieło na temat walki Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej, Wojska Polskiego przeciwko no tej rebelii, można powiedzieć, przeciwko temu powstaniu antypolskiemu, bo zauważmy, że to powstanie wybuchło we wrześniu 1939 roku i trwało praktycznie do 1947 roku. To jest 8 lat, podczas których zmieniali się okupanci, co prawda, ale na dużych terenach Polski południowo-wschodniej okupant był jeden. Tym okupantem była organizacja ukraińskich nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia i tam ani Sowieci, ani Niemcy się nie zapuszczali. To po prostu było pozostawione samym sobie i Ukraińcy tą sytuację wykorzystywali do krwawej jatki, krwawego ludobójstwa, które urządzili Polakom. Co ważnego należałoby powiedzieć na temat samej operacji wojskowej Wisła?
No należałoby przede wszystkim ten humbug propagandowy tutaj jednoznacznie potępić, ukraiński, turańsko-sakralny, który zrównuje, prawda, przesiedlenie ludności ukraińskiej, co tu dużo mówić, z kurzych chat do krainy mlekiem i miodem płynącej, do gospodarstw poniemieckich, które były gotowe do, prawda, do życia, do zagospodarowania w bardzo dobrym stanie, no to jest po prostu pokaz właśnie takiego sakralizmu turańskiego, zrównywanie katów z ofiarami. Operacja Wisła polegała na tym, żeby przede wszystkim doprowadzić do zlikwidowania bazy społecznej dla ukraińskiej powstańczej armii, którą była ta ludność ukraińska lub częściowo łemkowska i inna. I w związku z tym była to operacja wojskowa przemyślana przez generała Stefana Mossora, który był no, autorem planowania strategicznego na wojnę przeciwko Niemcom w roku 1938 na potrzeby generała Kutrzeby, już w okresie międzywojennym zwracał uwagę, że zagrożenie ukraińskie na kresach południowo-wschodnich może doprowadzić do tragedii. I przypomnę, że województwo wołyńskie w roku 1939 liczyło 18 raptem procent ludności polskiej. 82% to nie była ludność polska, w większości była to ludność ukraińska. I już wtedy generał Mossor zwracał uwagę na niebezpieczeństwo w tamtym czasie. W roku 1940 siódmym, kiedy sytuacja geostrategiczna była diametralnie różna, mieliśmy do czynienia z państwem, które miało szansę stać się państwem jednoetnicznym i de facto się później tym państwem stało. Natomiast żeby do tego doszło, należało te zarzewia, te właśnie gniazda, co tu dużo mówić, terroryzmu i no, zagrożenia etnicznego dla ludności polskiej, jakim były Bieszczady przede wszystkim, dzisiejsze województwo podkarpackie, ale nie i nie tylko, doprowadzić do tego, żeby nie było tam bazy społecznej dla ukraińskich band, które terroryzowały i mordowały ludność polską. I w sposób dosyć sprawny, w okresie dosłownie 3 miesięcy, między kwietniem a lipcem 1947 roku, przesiedlono około 140 tysięcy ludności ukraińskiej na ziemie odzyskane. Było to dosyć zrobione, dosyć sprawnie i nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby mówić o jakimkolwiek ludobójstwie, zbrodni, kiedy większość tej ludności, jeżeli zmarła w czasie tych przesiedleń, to głównie na choroby. Natomiast nie było żadnych rozstrzeliwań, egzekucji, tortur ze strony polskiej. I ta ludność tak naprawdę społecznie na tym bardzo zyskała, dlatego że została, tak jak powiedziałem, przesiedlona na tereny cywilizacyjnie nieporównywalnie wyżej rozwinięte, poniemieckie, które były uzbrojone w kanalizacje, w domy z cegły, a nie w przysłowiowych kurzych chatach, w których żyła ludność ukraińska i łemkowska. I poziom jej życia można było porównywać do poziomu życia plemion stepowych lub afrykańskich, dosłownie Afryki subsaharyjskiej lub beduńskich. Więc zyskali na tym bardzo dużo społecznie, a przede wszystkim no, zaczęli, co jest bardzo niebezpieczne, co się stało później, okazało niebezpieczeństwem, zyskiwali na tym także politycznie, dlatego że zaczęli opanowywać kluczowe stanowiska samorządowe na tamtych rejonach. Mówię to jako obywatel, mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego i obserwuję to od ponad 30 lat, jak to wygląda. I trzeba jasno powiedzieć, że operacja Wisła, jeśli chodzi o zamysł wojskowy, została przeprowadzona w sposób mistrzowski, natomiast geostrategicznie była błędem, ponieważ należało w tamtym czasie tę ludność wysiedlić do
nieistniejących jeszcze, przypomnę, państw niemieckich. Nie było jeszcze w roku 1947 ani NRD, ani Niemieckiej Republiki Federalnej. Austria również była podzielona na cztery strefy okupacyjne. Dopiero w 1955 roku stała się tą do dziś znaną Austrią, wtedy jeszcze na początku neutralną. Więc władze niemieckie nie miały wtedy nic do powiedzenia i należało wysiedlić tą ludność tam, gdzie została ona de facto pomyślana i stworzona, to znaczy do Niemiec i do Austrii, i wtedy nie byłoby tego problemu. A tak widać, że po tym, jak później aresztowano generała Mossora i był więźniem stalinowskim, torturowano, za zamysłem przesiedlenia jej akurat na ziemie odzyskane mogły stać komórki organizacji Gelena w aparacie partyjno-państwowym Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wtedy jeszcze Rzeczpospolitej Polskiej, przypomnę, bo do 1952 roku tak to państwo się nazywało. I tak naprawdę no, dzięki temu no, odmrożone komórki organizacji Gelena, działające już od 1955 roku jako Bundesnachrichtendienst, miały właśnie dla siebie bazę społeczną do działań na ziemiach odzyskanych, które Niemcy uważały za ziemie utracone. Więc był to geostrategiczny błąd. Z wojskowego punktu widzenia po mistrzowsku przeprowadzony, politycznie błędnie, dlatego że należało tę ludność wysiedlić na tereny nieistniejących jeszcze wówczas państw niemieckich. No właśnie. Pamiętajmy o tym, że jeszcze wracając do samej operacji Wisła, decyzja o operacji Wisła zapadła 24 kwietnia 1947 roku i później po tak zwanej transformacji ustrojowej środowiska ukraińskie bardzo szybko się zajęły, żeby tą akcję potępić. Jest uchwała Krajowego Prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów podjęta 22 czerwca 1990 roku, o której pan Poliszczuk pisał, że niewątpliwie jest to prawdziwa uchwała oddająca ducha Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, i już niecałe nawet dwa miesiące później, 3 sierpnia 1990 roku, Sejm i Senat zajęły się tymi sprawami, podejmując kolejno uchwały. 3 sierpnia była uchwała Senatu potępiającą operację Wisła, czyli bardzo duża skuteczność tej społeczności ukraińskiej, jej politycznych przedstawicieli, którzy no, spowodowali, że spośród 55 senatorów obecnych w tym dniu w Senacie, 49 głosowało za tą uchwałą, no między innymi Lech Kaczyński i wielu innych senatorów tego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. 4 senatorów było przeciw, a 2 się wstrzymało od głosu. No, jak pan uważa, bo w tej uchwale Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów bardzo szczegółowo jest napisane, jak w taki podstępny sposób urabiać opinię Polaków i nie tylko Polaków, bo tam Ukraina w zasadzie jest stawiana jako taki lider w tej części Europy, że na przykład naród białoruski powinien powrócić do Rusi kijowskiej i się podporządkować działaniom ukraińskim. Jest wymienionych kilka innych narodów, republik postradzieckich. Tak naprawdę jak się czyta tą uchwałę z 1990 roku i porównuje z pewnymi faktami, to ona jest bardzo konsekwentnie od tych 30 już w tej chwili 3 lat realizowana.
Tak, no trzeba tu wspomnieć jednak o kwestii geostrategicznej, bez której nie byłoby to możliwe. Otóż już od lat 50. wiadomo, że CIA poprzez współpracę z organizacją Gelena przejęła szkolenie i finansowanie tych zwłaszcza przesiedlonych czy uciekinierów, zbrodniarzy ukraińskich do Kanady i tam poprzez to finansowanie, szkolenie i oddziaływanie na różne organizacje ukraińskie rozproszone na tą diasporę, no było to możliwe i proszę zwrócić uwagę, że ta uchwała jest bardzo zbieżna i przypomina swoją narracją uchwały Eriki Steinbach i tego Związku Wypędzonych. Więc widać, że zresztą jak się spojrzy na socjotechnikę oddziaływania informacyjnego BND, to widać, że za tym wszystkim stały, no co tu dużo mówić, dobrze przemyślane działania inżynierii społecznej niemieckiej i jankowskiej w tamtym czasie. I bez wsparcia tych mocarstw, tych służb oddziaływania ukraińskich nacjonalistów, szowinistów, to powiedzmy wprost, nie nacjonalistów, bo nacjonalista jest umiłowanie własnego narodu, natomiast szowinist to jest pogarda dla innych narodów. Tych ukraińskich szowinistów byłoby możliwe, tak? Byłaby to organizacja marginalna, czy organizacje marginalne, na które nikt by specjalnie nie zwrócił uwagę. Natomiast jeśli chodzi o działania IPN-u i tych senatorów, o których pan wspominał, czy posłów OKP, no to trzeba pamiętać, że tutaj niedawno nastąpiła współpraca między Instytutem Pamięci Narodowej a odpowiednikiem ukraińskim, podobnie jak CBA rozpoczęło współpracę ze swoim odpowiednikiem, więc ta synchronizacja działań pod przyszły UKROPOLiN jest widoczna, a pamiętajmy, że na przykład ustawa o IPN została, że tak powiem, przeforsowana raz w ambasadzie Izraela w Wiedniu, a dwa w jednej z siedzib Mossadu pod Tel Awiwem. Więc widać, że to jest, tu nie ma żadnych wątpliwości, że to jest organizacja, że IPN jest po prostu kanałem różnych wpływów, w tym ukraińskich, ale i nie tylko, i nie przede wszystkim, ale także. I co tu dużo mówić, należałoby to po prostu traktować jako piątą kolumnę przeciwko Polsce i Polakom, tą instytucję. Natomiast jeśli chodzi o posłów tej tak zwanej demokratycznej opozycji, czyli opozycji politycznej w PRL, no to oni byli hodowani w duchu właśnie Jerzego Giedroycia i tego imperializmu jagiellońskiego. To była koncepcja masońska, na którą zwrócili już uwagę niemieccy pangermanie na początku XX wieku, że polscy imperialiści, nacjonaliści, chcąc odtworzyć Rzeczpospolitą obojga narodów, no nie mają tak zwanej aktualizacji, nie widzą, że narodziły się inne już narody i ich interesy sprzeczne z interesami Polaków. I to właśnie działania utopijnej, na rzecz powstania utopijnej Rzeczpospolitej obojga narodów właśnie prowadzą nas do klęski i zguby od roku 89. Teraz w ostatnich 3 latach widzimy to szczególnie. Podporządkowywanie się większemu systemowi, jakim jest Ukraina, ukrainizacja Polski i Polaków w ostatnim 1,5 roku, jawnie już następująca. I trzeba pamiętać, że ci ludzie byli hodowani przede wszystkim w niemieckich i jankeskich ośrodkach propagandowych przez niemieckie i jankeskie fundacje. I zgodnie z tą koncepcją CIA i BND wykorzystywania właśnie na ukraińskich szowinistów do walki przeciwko Polsce i przeciwko Rosji, oni tutaj oddziaływują od roku 89 i wcześniej od 89 już jednoznacznie. I nic dziwnego, że trzecia RP była pierwszym państwem, które uznało tą tak zwaną niepodległą Ukrainę w sierpniu 1991 roku. Więc wszystko to jest zsynchronizowane z ośrodkami decyzyjnymi w Waszyngtonie i w Berlinie, natomiast tutaj mamy do czynienia tylko z wykonywaniem poleceń tych
ambasad tych dwóch mocarstw. Ta uchwała Providu Oun jest bardzo szczegółowa. Wymienia tam na przykład bardzo konkretne sprawy. Problematyka rewolucyjnej organizacji ukraińskich nacjonalistów, czyli awangardy narodu ukraińskiego, powinna być zawsze obecna w Polsce. Należy głosić prawdę bardziej znanych wydarzeń dziejowych, znaczy tą ukraińską prawdę, na przykład Grunwald, Wiedeń, Warszawa 1920, Monte Cassino, podkreślając, że odniesione tam zwycięstwa były głównie dziełem Ukraińców, a nie Polaków. Polacy odegrali w nich rolę drugorzędną. Stanowczo rozprawić się z antyukraińskimi poglądami na historię zwłaszcza OUN i UPA. I tu są wymieniani autorzy polscy, między innymi Jędrzej Giertych, ale też Edward Prus, Chraniewski, Sobiesiak, Cybulski, ksiądz Kuczyński, Jastrzębowski, Romanowski, Popiel, Fijałka, ksiądz Szetelnicki, Albert, Oliwa, Kałabiński, Węgierski, Myśliński i Juchniewicz, Szota, Turowski, oczywiście Siemaszko i Sereta, czyli oni już wtedy w 90 roku wymieniali konkretnie tych Polaków, którzy przybliżali prawdę o stosunkach polsko-ukraińskich. Również proponują w tej uchwale tworzenie list wspierających organizacje ukraińskich nacjonalistów oraz list przeciwników. I te listy miały być dostarczane do Providu i niewątpliwie przez te 33 lata były dostarczane i były uzupełniane. Czyli oni mają dosyć duży tutaj potencjał. Postulują w tej uchwale, między innymi, jeszcze na zakończenie powiem, należy podsycać w Polsce, to właśnie Ukraińcy mają robić, separatyzmy regionalne. Górnoślązaków, Kaszubów, Górali i po prostu, a zwłaszcza właśnie Niemców, żeby pokazywać, że nie doszło do zbliżenia polsko-niemieckiego i prawdziwego pojednania. To znaczy Ukraińcy w tej uchwale w zasadzie rezerwują sobie przychylność Niemców tylko dla siebie, natomiast uważają, że jakieś zawieszenie broni czy jakieś porozumienie polsko-niemieckie byłoby bardzo szkodliwe, zwłaszcza dla sprawy ukraińskiej. Wydaje mi się, że ta uchwała jest bardzo aktualna. Jeżeli są osoby zainteresowane, to odsyłam do dostępnej w naszej księgarni książki wydanej przez Centrum Edukacyjne Polska, Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski. To była konferencja historyczna w grudniu 2018 roku. Nie pokazuję okładki, bo okładka jest zielona i staje się przezroczysta w ujęciu tej kamery, więc ta książka w serii Jedynie Prawda jest ciekawa o Kresach Wschodnich z tą uchwałą jest dostępna w naszej księgarni wysyłkowej cep-sklep.pl. No cóż, tak. Ja mogę to skomentować, skwitować w zasadzie. No to, co pan teraz zacytował, wskazuje jednoznacznie, że jest to agentura niemiecka. Wyraźnie, bo jeżeli mają podsycać regionalizmy, zwłaszcza ten górnośląski, kaszubski, i skłócać Polaków z Niemcami, no to jest to koncepcja niemiecka, którą i Austriacy jeszcze z czasów Austro-Węgier i później już Niemcy weimarskie i hitlerowskie, a później Republika Federalna Niemiec realizowały konsekwentnie w ramach Mitteleuropy, żeby Polska była zdominowana i steroryzowana w interesie niemieckim przez Ukraińców. Widać, w czyim to interesie jest tworzone i przez kogo sterowane. Natomiast no już powiedzmy to, co wcześniej pan zacytował o zwycięstwach ukraińskich pod Grunwaldem, jest tak głupie, i że wie pan, nawet tego nie warto rozwijać, bo to przypomina to, co powiedział ambasador Federacji Rosyjskiej przy
przy ONZ, kiedy to Ukraińcy wręcz sukcesy Galów w walce z Rzymianami sobie uzurpowali, ponieważ Galowie byli rzekomo potomkami tych Ukraińców i walczyli z Rzymianami. Tak samo Galicja Hiszpańska też jest, wywodzi się od Ukrainy, więc to pokazuje, że po prostu szowinizm ukraiński to jest stan chorego umysłu, jest to i Kościół grekokatolicki, jest to religia plemienna, sekta w zasadzie, która powinna również zostać rozliczona za podsycanie tego szowinizmu neopogańskiego, jak zacytował tutaj biskup Homyszyn, i wręcz satanistycznego. I tak należy to traktować po prostu jako organizacje terrorystyczne, neopogańskie, satanistyczne i do rozliczenia. Tragedia Polski, Polaków po 1947 polegała na tym, że po wysiedleniu, przesiedleniu i zmieszaniu tej ludności ukraińskiej nie poczyniono nic, żeby rozliczyć szowinizm ukraiński, a wręcz Ukraińcom umożliwiało się już w okresie PRL-u, przynajmniej na tym poziomie samorządowym, przejmowanie kluczowych sterowniczo stanowisk, zwłaszcza w aparacie milicyjnym, ale i Straży Granicznej. Tutaj w moim województwie warmińsko-mazurskim jest to aż nadto widoczne, zwłaszcza od lat 90., gdzie w nowo utworzonym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego już w 98 roku, czy 9, przepraszam, po reformie, deformie Buzka, język ukraiński był językiem urzędowym. To pokazuje, jak to wszystko było sterowane. No, powiedzmy sobie szczerze, nie przez Ukraińców, ponieważ oni nie mają zdolności sterowniczych, natomiast mają zdolności wykonywania poleceń przez organizatorów zewnętrznych, i tu są jako wzorowani na talmudyzmie sakralcy i turańcy bezwzględni dobrym narzędziem i dobrym mięsem armatnim. Dlatego są niebezpieczni. Jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, to trzeba pamiętać, że one zostały na ten piedestał sztucznie wywindowane przez obce agentury zarządzające Polską od roku 89 oficjalnie, i to te czynniki tak zwane państwowe, jak i tak zwane kościelne. Zwłaszcza po tym liście z lipca tego roku, bodajże z 7 lipca, czy to arcybiskupa Gądeckiego, czy obecności Andrija D., jak to mówimy, czyli Andrzeja Dudy w Łódzku, w jednym z kościołów, widać, że jest to gra pozorów, która ma za zadanie upodlić naród polski i oczywiście wywindować Ukraińców jako gospodarzy tego geostrategicznego tworu, jakim ma być Ukropolin, który jest realizowany cały czas. I tak naprawdę no, pamiętać należy, że tak zwany naród ukraiński powstał w koncepcjach, zamysłach austriackich, niemieckich tylko po to, żeby robić dywersje na tyłach, czy to polskich, czy rosyjskich. I tak naprawdę ma skłócić Polaków z Rosjanami, no i oczywiście z różnymi innymi narodami, tak jak to jest jego organizatorowi zewnętrznemu potrzebne. W zasadzie, jeśli chodzi o tak zwane pojednanie polsko-ukraińskie, no to my, katolicy, chrześcijanie, uznajemy najpierw skruchę, żal za grzechy i postanowienie poprawy, a tu niczego takiego nie było. Tu są tylko jakieś fałszywe deklaracje o obustronnej winie. Ja w jednym ze swoich wpisów na Facebooku powiedziałem, że obustronnej tragedii, czytaj, obustronnej winie. Napisałem, że obustronna tragedia miałaby chyba tylko miejsce, gdyby na rolce papieru toaletowego z jednej strony widniała podobizna Szewczuka, z drugiej Gądeckiego, bo do tego to już się sprowadza, że opluli tak zwani przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, nie mylić z polskimi biskupami, naród polski do tego stopnia, o wiele bardziej nawet niż w okresie, gdy przepraszano za jedwabne, przypomnę. I jest to wszystko podporządkowane działaniom geostrategicznym, żeby Ukraińcy zajęli miejsce Polaków, tak, w tym nowym tworze ukropolińskim, żeby no, nastąpiło zmieszanie, mieszanka cywilizacyjna, czyli napływ sakralnej turańszczyzny na społeczeństwo no, o przeważającej
domieszce cywilizacji jednak łacińskiej, gdzie etyka odgrywała nadrzędną rolę. Natomiast tutaj siły witalne i ideologiczne będą o cechach no wręcz stepowych dominować. I widać, że ma nastąpić regres kulturowy i cywilizacyjny, który ma w obliczeniu tych inżynierów społecznych doprowadzić do no, najpierw degradacji, a potem w ogóle likwidacji narodu polskiego. Jest to wizja, która wydawałaby się jeszcze kilka lat temu wizją fantastyczną, no ale niestety utopia ma to do siebie, że jest nie do zrealizowania, niestety jest realizowana. I to trzeba uwzględnić, że Ukraińcy zostali powołani tylko po to, żeby robić tu dywersję. Ja przypomnę, jest dostępna w internecie wypowiedź, taki materiał redaktora Rafała Orłowskiego, Rozbiory Polski. I on tam powiedział, to było kilka lat temu, jeszcze przed inwazją Ukraińców na Polskę w roku 2022, to jest bodajże z roku 2020. I mówił tam o planie finansowania przez episkopat nowego Majdanu i Ukraina miałaby zostać przyłączona do Polski i Ukraińcy mieli zrobić wojnę domową. Już wtedy to mówił i to było przed rokiem 2022, więc widać, do czego ten plan zmierza. Do tworzenia tutaj nowego Kosowa, na którym nowe mocarstwa, takie jak Niemcy, odrodzone, te imperialne, które w zamyśle no, mają, przypomnę, rzeczniczka AfD nazwała BNRD środkowymi Niemcami, mają odzyskać ziemie te zachodnie nasze, a część tej Galicji, czy tego tak zwanego Królestwa Polskiego, dawnego Księstwa Warszawskiego, jak kto woli, no, może być tworem nowego Ukropolinu, niekoniecznie zdominowanego przez Ukraińców, tylko przez inną nację z Bliskiego Wschodu, której reprezentantem jest Żeleński w Kijowie. No właśnie, to wszystko nam grozi, natomiast czy nie jest to związane z tym, co żeśmy rozmawiali poza kamerą, z pewnymi geostrategicznymi błędami operacji Wisła? Co można było lepiej w 1947 roku przeprowadzić, bo sama operacja, no właśnie mimo tych błędów okazała się sukcesem, bo jednak zakończyła ludobójstwo, ta baza ludnościowa i materiałowa dla partyzantki UPA została zlikwidowana. Obeszło się bez większej ilości ofiar. Tam były oczywiście wyroki śmierci na niektórych złapanych przy okazji operacji Wisła no, przedstawicielach Ukraińskiej Powstańczej Armii, ale było to małe grono osób, które poniosły śmierć. W większości, tak jak pan podkreślał, to był nawet wzrost standardu życiowego, przeniesienie się z górskich wiosek w Bieszczadach czy w Beskidach na tereny poniemieckie do murowanych poniemieckich budynków. Jakie błędy geostrategiczne pana zdaniem popełniono w czasie operacji Wisła? No tak jak już wspominałem na samym początku, że należało przede wszystkim tę ludność wysiedlić poza terytorium Polski, do Niemiec i do Austrii. Przypomnę jeszcze raz, że wtedy państwa niemieckie i austriackie nie istniały, dlatego że były to strefy okupacyjne alianckie i radzieckie i władze niemieckie nie miały wtedy nic do powiedzenia. Należało wykorzystać ten moment i wysiedlić tę ludność, ten twór, do macierzy, tam gdzie został on powołany, czyli do Austrii i do Niemiec. Najlepiej do Niemiec, które były wtedy no, mocno wybrakowane ludnościowo, nie byłoby żadnego problemu ze znalezieniem tam miejsca. I byłaby to taka, no, byłby to akt takiej sprawiedliwości dziejowej, powiedzmy sobie to uczciwie. Natomiast wysiedlając tę ludność na ziemie odzyskane, które również przez Polaków wtedy nie były jeszcze i od strony państwowej, i kościelnej zorganizowane,
dało się czas agenturom Gelena, czy to Werwolfowi, czy później organizacji Gelena i wprost BND, na działania, odmrażanie agentur poprzez właśnie tą bazę społeczną, jaką była ludność ukraińska. I nie ma przypadku w tym, że właśnie wśród przede wszystkim milicji obywatelskiej, ale i straży granicznej, administracji, częściowo też wojska, pojawiały się na wysokich stanowiskach osoby pochodzenia ukraińskiego. Widać, że tutaj niestety zabrakło homeostatu, czyli organizatora tej elity w PRL-u, która by dobrze skoordynowała tę politykę. Należało konsekwentnie właśnie pozbyć się tej ludności z terytorium Polski, dlatego że no jest to, co tu dużo mówić, no jest to rakotwórczy wrzut, no, niestety, który przez te trzy pokolenia udowodnił, że nie tylko się nie spolonizował, ale także zaktywizował swoją szowinistyczną, rewizjonistyczną działalność. Jeszcze tutaj ja mogę ze swojego tutaj terenu powiedzieć, że właśnie ci Ukraińcy, przesiedleni na akcję, przepraszam, w ramach operacji Wisła, najbardziej organizowali tutaj przerzut ludności ukraińskiej na ziemię polskie. Przypomnę, że kilka dni temu powiat olsztyński podpisał współpracę z powiatem równieńskim na Ukrainie, czy w ogóle obwodem równieńskim, przepraszam. To sejmik województwa, o tak to trzeba nazwać, bo już te obecne podziały administracyjne to u mnie są trudne do zaktualizowania, bo to jest wszystko biurokratyczna imitacja tak naprawdę działalności faktycznej. Natomiast podpisał umowę z obwodem właśnie równieńskim, czyli tym jądrem tego szowinizmu ukraińskiego. To jest bardzo niebezpieczne. No to widać, że inspiratorami tego aktu byli właśnie potomkowie tych, którzy zostali tu przesiedleni w ramach operacji Wisła. Teraz tego płacimy wysoką cenę i być może w przyszłości znowu krwawe konsekwencje poniesiemy, tym razem na własne życzenie, ponieważ myśmy tolerowali tę ludność, ona mogła podjąć studia, mogła robić karierę, także biznesową, często kosztem ludności polskiej, no i widzimy efekty tego. Czy uważa pan, że tak jak podkreśla Grzegorz Braun, powinna tutaj być sprawa po prostu rozliczenia, wręcz sądowego zbrodni na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Nawet jeżeli żyłby jeszcze jeden czy dwóch zbrodniarzy, należałoby ich podstawić przed sądem, nie po to, żeby stuletnich ludzi zamykać w więzieniu czy skazywać na karę śmierci, ale po to, żeby orzec, że są winni udziału w ludobójstwie na narodzie polskim. Do tej pory takie zdanie nie padło. Do tej pory wielu Ukraińców twierdzi, że nie było żadnego ludobójstwa. Dlatego moim zdaniem ta bezkarność tego zła to jest coś, co demoralizuje obie strony. Demoralizuje przede wszystkim Ukraińców, ale demoralizuje też Polaków, którzy wspierają jakieś mrzonki o pojednaniu, o porozumieniu i tak dalej. Jeżeli nie ma fundamentu prawdy, jeżeli nie ma fundamentu prawa, czyli że każda zbrodnia powinna być ukarana, nawet w minimalnym stopniu, no bo tych żyjących katów, tak samo jak już żyjących Polaków z tamtych terenów, którzy cudem przeżyli tą rzeź, jest coraz mniej i za rok, dwa czy trzy może już nie będzie nikogo, ale taki akt takiej historycznego procesu nad szowinizmem ukraińskim i podania konkretnych przykładów, konkretnych nazwisk, konkretnych osób, które były z tym związane, moim zdaniem na pewno byłby ozdrowieńczy w tej sytuacji.
No ja nawet tu szerzej powiem. 11 lipca ambasador w Warszawie, a powiedzmy precyzyjniej w Warszawiwie, bo tak trzeba to nazywać teraz tę stolicę Polinu, czy polińskiej części Ukropolinu, napisał, że oddaje hołd i łączy się w bólu z Polakami pomordowanymi przez Rzeszę na wszystkich terenach okupowanych w czasie II wojny przez Rzeszę, czyli sprawcami mordu na Polakach według Zwarycza byli jacyś mityczni rzeszowianie, kosmici jacyś. Ktoś dobrze napisał komentarz właśnie na jakimś portalu społecznościowym. To widać wyraźnie, że tutaj to powinien być warunek sine qua non jakichkolwiek stosunków dyplomatycznych, gospodarczych, jakichkolwiek. Jeżeli strona ukraińska nie tylko nie wyrazi skruchy, nie potępi tej ideologii, tych zbrodni na Polakach i nie tylko, ale przede wszystkim na Polakach, nie wyrzeknie się tej ideologii, tak jak to próbowano robić za czasów prezydenta Wiktora Janukowycza, kiedy zbrodnicze decyzje Wiktora Juszczenki zostały, były cofane zarówno przez władze wtedy ukraińskie, w dobrym tego słowa znaczeniu, i przez Sąd Najwyższy Ukraiński, na przykład uznanie Szuchewycza za bohatera, czy Kłymsawura właśnie. Jeżeli władze ukraińskie nie zamierzają się wyrzec tej ideologii, to w ogóle powinny być zerwane jakiekolwiek stosunki. Stosunki powinny być podobne do Armenii z Azerbejdżanem, czy Serbii z Albanią, czy z tym zbuntowanym, z tą zbuntowaną serbską prowincją przez Albańczyków Kosowem. Dlatego, że to wszystko tak naprawdę prowadzi do nowego tutaj starcia, nowego konfliktu polsko-ukraińskiego i na to to wszystko jest obliczone. Powinien być żal za skruchę, zadośćuczynienie, także finansowe, materialne strony ukraińskiej i szczere proszenie o przebaczenie. I wtedy dopiero możemy mówić o stosunkach. Natomiast oczywiście należało z całą stanowczością, z całą mocą potępić organizację ukraińskich nacjonalistów OUNB, Ukraińską Powstańczą Armię, tak samo terrorystów z banderą na czele przedwojennych, jako zbrodniarzy, chociaż tak jak wspominałem, no Bandera bezpośrednio nie mógł brać udziału w tej zbrodni przeciwko Polakom, bo był po prostu wtedy więźniem obozu koncentracyjnego niemieckiego. Natomiast to jego ideologia doprowadziła do... On otworzył tą puszkę Pandory i za to jest odpowiedzialny oczywiście w tym sensie. I jeżeli tych wszystkich terrorystycznych, szowinistycznych, ludobójczych organizacji i tej ideologii, łącznie z Kościołem grekokatolickim, nie potępimy jako organizacji przestępczych, no to w ogóle nie ma o czym mówić. To jest warunek sine qua non w ogóle jakichkolwiek stosunków, bo inaczej no to dojdzie do podobnych sytuacji, jak mamy w ramach konfliktu azersko-ormiańskiego, czy w ramach serbsko-albańskiego w Kosowie. To może na tym zakończymy. Taka smutna konkluzja, że tak naprawdę przez te 80 lat nic się nie zmieniło. Nie jesteśmy bliżsi prawdy o tych wydarzeniach po 80 latach, a nawet paradoksalnie jakbyśmy się oddalali od prawdy i oddalali od zadośćuczynienia, które są najważniejszymi przy budowaniu jakiejś sąsiedzkiej przyszłości. No wtedy to byli nasi sąsiedzie w jednym państwie, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. Teraz są zakusy, żebyśmy znowu byli sąsiadami w jednym państwie, ale zdaje się, że to państwo będzie miało większy komponent ukraiński niż polski, że my będziemy tą ludnością drugiej kategorii. Natomiast sytuacja jest taka, że polska klasa polityczna w ogóle nie zdała egzaminu, nawet obserwując te obchody upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. No na przykład w Warszawie pojawił się spośród 460 posłów jedynie Grzegorz Braun.
A w innych miejscach też nie słyszało się specjalnie o tym, żeby politycy, czy to szczebla centralnego, czy lokalnego, jakoś gremialnie się angażowali w te obchody. Dziękuję Oczywiście. Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Pan Marcin Hagmajer. Dziękuję bardzo, Panie Marcinie. Dziękując panu redaktorowi za audycję, no ja powiem tylko tyle, no bo polska klasa polityczna nie istnieje. Jest to obca agentura, zarówno tak cywilna, państwowa, jak i kościelna. I tego teraz konsekwencje, zatrute owoce ponosimy. I trzeba być ślepym, żeby tego nie dostrzegać, jak niestety większość naszych rodaków. Ale mieć świadomość sytuacyjną to już jest pierwszy krok do zwycięstwa. Po prostu trzeba sobie zdawać sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy. Dziękuję, panie redaktorze, za audycję. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwa zachęcam do oglądania naszych programów, naszych filmów. One pojawiają się zarówno na YouTubie, jak i na Ramblu, na Bitszu, na CDA, na VK. Zachęcam też do, i bardzo o to proszę, do wsparcia finansowego naszych celów statutowych, czyli edukacji, mediów, wydawnictwa. Darowizny można kierować na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu. Oraz zachęcam do zajrzenia do naszej księgarni wysyłkowej pod nazwą CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl, a w niej między innymi książka, o której mówiłem, Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski. To jest ta książka, gdzie jest fragment tej uchwały ProWiDu, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. W tej samej serii pokażę jeszcze inne książki, dwa tomy o Piłsudskim i sanacji, trzy tomy o kulisach II wojny światowej. To są te książki z mapą Gomberga na okładce, książka o Bolesławie Piaseckim, także z tekstem pana Marcina Hagmajera, i niebawem, dosłownie w ciągu, myślę, 2 tygodni, książka z ostatniej konferencji historycznej, która dotyczyła postaci Jędrzeja Giertycha. Jeżeli chodzi o Jędrzeja Giertycha, polecam jego książki, bardzo ważne, Nacjonalizm chrześcijański, a także książkę Polski obóz narodowy. Do Giertycha zawsze warto sięgać, więc polecam. Polecam książki pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, Polska czy Polin, sekrety relacji polsko-żydowskich, oraz druga książka, to był polski ambasador między innymi w Syrii, Ministerstwo Spraw Obcych, czyli polskie sprawy w cudze ręce. Krzysztof Baliński, myślę, że bardzo ważne pozycje. Polecam też książkę Aleksandry Dugin, Manifest Wielkiego Przebudzenia i Pisma Czasu Wojny, wydaną w Bibliotece Myśli Polskiej. Książkę Niebezpieczny Związek, Tajna Współpraca USA-Izrael, wydaną wiele lat temu, ale no, bardzo dobrze napisaną, z dużą ilością faktografii tam przytoczonej. Polecam książki Stanisława Tymińskiego, Święte Psy, a także Przyczynek do Wolności. Wszystkie książki, o których mówimy, są do nabycia w cep-sklep.pl. Również książka docenta Józefa Koseckiego, Korzenie polityki, z przedmową Stanisława Tymińskiego. To jest książka wydana pierwotnie w Ministerstwie Obrony, wydawnictwie Ministerstwa Obrony Narodowej, o takiej geografii politycznej polskiej opozycji w PRL-u. I duża część tej pracy jest poświęcona między innymi ugrupowaniom trockistowskim, ale nie tylko. Myślę, że jest to bardzo ważna pozycja, również do nabycia w cep-sklep.pl. Dziękuję bardzo, do widzenia, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Do widzenia, z Panem Bogiem.